Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Gościem RDN Małopolska jest Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. Dzień dobry panu. Dzień dobry również pani redaktor i radiosłuchacz. Panie wójcie, w najbliższych tygodniach otwarcie dużych inwestycji, bo wiele inwestycji w Latoszynie Zdroju już zostało zrealizowanych, ale te inwestycje między innymi tężnia solankowa, amfiteatr i inne będą miały swój finał 19 września? Tak, wszystko zgadza się. Wpisują się pierwszy etap kompleksowego rozwoju, zarówno tych bezpośrednich usług i zabiegów i korzystania z wód zdrojowych, ale jednocześnie potrzebna jest infrastruktura zewnętrzna, rekreacyjna i właściwie takie obiekty będziemy już kończyć we wrześniu, będziemy oddawać. Zresztą już serdecznie zapraszam państwa, więc między innymi tężnia solankowa, między innymi pijalnia, amfiteatr polowy w ramach muzykoterapii, dużo ścieżek ruchowy, jak pierwszy odcinek ścieżki leśnej zdrojowej, bo przypomnę, że również tutaj ten ekosystem ma właściwości lecznicze, zdrowotne. Panie wójcie, dużo mówicie o tym, jak lecznicze są te wody, ale ktoś może z boku powiedzieć, no na tym polega promocja, żeby mówić, że jest wszystko super i woda jest faktycznie lecznicza. Natomiast macie już konkretne przykłady na to klientów, pacjentów, którzy przyjeżdżają właściwie nie tylko z Podkarpacia, z Małopolski, którzy mówią o tym, że są efekty. Mieli problemy ze stawami, mogą chodzić dzięki kąpielom w wodzie w Latoszynie Zdroju. Po pierwsze to cieszy człowieka, to taki jest miód, a może powiem woda, a ta lecznicza na serce, ale istotnie takie głosy zewnętrzne są, z czego się cieszymy. Chociażby jeden przykład, że pan, który dłużej po prostu już tutaj korzysta z tych wód, po prostu przychodzi do sprawności fizycznej. No, mówił rok temu, nie mógł trzymać widelca po prostu, a dzisiaj, żeby już zatajczył i nie tylko. Także z tego się cieszymy. Tych głosów jest coraz więcej, ale musimy przekonywać, dlaczego ta woda po prostu nie szczypie, dlaczego nie ma takich silnych zapachów, czyli zgniętego jaja. Dlatego, że ona jest unikatowa, nie posiada dwutlenku siarki i to jest bardzo, bardzo ważne, bo ten składnik jest szkodliwy dla organizmu i coraz więcej właśnie jest takich przykładów, że ludziom pomaga, w związku z tym serdecznie zapraszam. Wydaje się, że do pełni szczęścia brakuje tylko w Latoszynie Zdroju jakiegoś hotelu, spa, gdzie osoby, które przyjeżdżają no, nawet gdzieś tam z dalszej części Polski, no chciałyby się po prostu przenocować i skorzystać z tych usług dzień po dniu, a nie musieć przyjeżdżać. Oczywiście nie tylko tego, ale to jest podstawowy i zasadniczy element, żeby się mogły się rozwijać te usługi, to jednak zaplecze hotelowe musi być. Przedstawiciele firmy już są w Polsce. Ja myślę, że w przeciągu kilku tygodni będzie możliwość sfinalizowania względnie po prostu ostatecznej decyzji. Chcę tu powiedzieć, że wstępne ustalenia są takie, że to będzie kosztować około 50 milionów złotych i czterogwiazdkowy spa również z wykorzystaniem wody leczniczej właśnie tam na miejscu. Pan wójt szacuje, że kiedy mógłby ten hotel powstać za, nie wiem, 2-3 lata? Zakładamy optymistycznie, bo to jest motywacja. Jeśli w tym roku byłaby decyzja o rozpoczęcie opracowania dokumentacji, to myślę, że 2-2,5 roku to można tak założyć, ale to już byłaby ta rzeczywista perspektywa i to, co wspomniałem, będziemy chcieć również wykorzystać te wody termalne, ale to już jest inna bajka. Inwestycja wodociągowa w ostatnich sołectwach górskich, a właściwie w ostatnie w Głobikowej. No, przez koronawirus troszkę te prace były zachwiane, przez chwilę zastopowały, ale teraz już wszystko jest w porządku. Pierwsi mieszkańcy mogą się cieszyć, tak, już z dopływu wody? Tak, tak jak ja się cieszyłem po prostu, że ze ślubu i z przyjścia moich ukochanych dzieci,
to tu mogę powiedzieć no troszkę więcej. Po prostu jest tych dzieci, czyli mieszkańcy Głobikowej, no i przysiłka Braciejowej i Południk. Wiele, wiele lat wyczekiwana ta inwestycja. No i jakże potrzebna na dzisiejsze czasy, bo brakuje wód w studniach. Chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy się przez 10 lat, dlatego że woda jest kilkanaście kilometrów po prostu podprowadzona aż z ujęcia w zawadzie. Podniesienie poziomu około 200 metrów, więc wymagało wiele urządzeń, przepompowni, jak i zbiorników. I z tego bardzo się cieszymy. Chcę powiedzieć, że to jest najdroższa, jeśli patrzę po prostu finansowo, inwestycja, bo na jeden przyłącz po prostu domowy to około 50 tysięcy złotych, a dla porównania po prostu obok, jak są sołectwa, to wynosiło około 6 tysięcy złotych, ale to nie da się przeliczyć na to, co ludzie będą mieć i oczekują. I to jest rekompensata po prostu tego całego trudu. Ja chcę powiedzieć, że podjęcie kompleksu inwestycji na terenach górskich to około 70 milionów złotych. Są różne wpisy. Zgadzam się, że to XXI wiek, a mówimy, że nie ma wody. Mówią ci, którzy nic nie zrobili, będąc po prostu na stanowisku. Ale największa radość to właśnie, myślę, że będzie jutro, bo pierwszy po prostu przełącz tej wody zawadzkiej będzie właśnie na południku. I to mnie bardzo cieszy. A ci, którzy po prostu takie ironiczne wpisy wpisują, to obrażają tych mieszkańców, a jeszcze dodam, że te wpisy również pochodzą od mieszkańca Głobikowej. Ja myślę, że taka refleksja powinna przyjść, a nie podejście ideologiczne. Kiedy finalnie wszyscy mieszkańcy Głobikowej będą już mieć wodę w kran? Tak, więc w pierwszym etapie będzie około 60, to już będzie koniec września. Pamiętamy, panie redaktor, że były przyczyny obiektywne. Importowaliśmy urządzenia, chociażby zbiorniki z Czech, gdzie były zamknięte granice i tak dalej. I tak dalej. Nadrabiamy ten czas. Pogoda po prostu nam również sprzyja i podejście po prostu ludzi. Tu chciałbym podkreślić, że powstał Społeczny Komitet na czele z sołtysem Głobikowej, jak i również pani Agata Smoła z Południka. To jest bardzo ważne, dlatego że z wyprzedzeniem po prostu wchodzimy w teren w uzgodnieniu i nie ma przerw w realizacji. Natomiast całościowo będziemy kończyć to zadanie w przyszłym roku z możliwością po prostu, jeśli powstają, czego życzę po prostu dla Głobikowej, rozwoju również budownictwa wszelakiego, ale również w jakiejś części gminy czy mieszkańcy ościennych gmin, gdzie no, nie mają po prostu tych wodociągów i to należy podchodzić po ludzku, a nie, że my mamy i zamykamy granice. Panie wójcie, tak można powiedzieć, że Głobikowa faktycznie w tym roku jest dopieszczona, bo wiadomo, że ta droga, która jest remontowana, to remontuje powiat, bo to jest droga powiatowa, natomiast wy dołożyliście pieniądze do tego, żeby droga w Głobikowej zyskała nowy blask. Tak, tu trzeba sprostować pewne jakby egoistyczne wypowiedzi, że to nie jest zasługa tylko jednego człowieka, bo ta droga już modernizowana była jeszcze w latach 80. dojazd po prostu do Południka. Później, jak był starostą Reguła Andrzej, to jest jakby kontynuacja. Ale żeby po prostu ten wniosek
był pozytywnie rozpatrzony, no musiał być partner i tym partnerem właśnie była gmina. Równo podzieliliśmy się z powiatem, jeśli chodzi o wkład własny i tak to należy postrzegać, dlatego że w moim programie wyborczym, w założeniach wieloletnio, wielu kadencji również była modernizacja właśnie tej drogi i poparliśmy również w takiej sytuacji jest droga przez Pusków osiedle. Zrobiliśmy tylko w części, ale w pierwszej kolejności robimy przez Głobikową. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Gościem RDN Opolska był Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do gminy Dębica, a szczególnie po zdrowie.